Niedziela, 22 oktober, witam. Kryptospekulacja, kryptoflash to są szybkie informacje z kryptowalut, przegląd szybkich informacji z także rynków tradycyjnych. No i co ważne, spekulacja m.in. na kryptowalutach. W tym ostatnim tygodniu przemówienie Jeremy Powell i jak jej reakcja była na rynki tradycyjne i nie tylko. I te jego ostatnie wypowiedzi prezesa Rezerwy Federalnej Jeremy Powell wywołały sporą dyskusję i tutaj widzimy nie tylko na rynkach finansowych, ale także w temacie kryptowalut. Sam Powell w przemówieniu przyznał, zasugerował, że bank centralny może wstrzymać się z tą przedłużoną serią podwyżek stóp procentowych pod warunkiem kontynuacji niedawnego postępu w zakresie inflacji. No i tutaj widzimy te ruchy Bitcoina, reakcje Bitcoina na te chociażby m.in. oczywiście wypowiedzi Powella, a w związku z tą sugestią dotyczącą utrzymania obecnych stóp procentowych, tutaj istnieje możliwość niższej rentowności tradycyjnych instrumentów finansowych. No a to może zwiększyć atrakcyjność na taki temat jak kryptowaluty i co zwłaszcza sektor zdecentralizowanych finansów DeFi, cały rynek kryptowalut. Dość intrygujący temat, który tutaj został wywołany w tygodniu do Departamentu Skarbu i chodzi o ściganie przestępstw finansowych i ten dokument, który mają w planach wprowadzenia, ten dokument zawiera 80 stron. Dotyczy nie tylko kryptowalut, ale także nawet i banków, wszelkich instytucji od małych do wyższych poziomów. I co tutaj wyczytamy? Wyczytamy bardzo kontrowersyjne tematy, iż wszystkie treści, które w tym momencie wydają się prywatne, nie tylko transakcje blockchain, ale tak jak widzimy wszystkich instytucji, banki, instytucje finansowe, podmioty, nawet jak kasyna i tak dalej, tu chodzi o gambling między innymi. No, kwestia regulacji, bardzo mocny nacisk na położenie regulacji. Te wszystkie punkty, które wypisują, to już nam z tematów kryptowalut są rzeczywiście znane, ale dobieranie się dalej, to wygląda dość tutaj intrygująco i jak ten artykuł przedstawia, czas na pobudkę niektórych innych instytucji, aby stawiły czoła na odpowiedź tej kwestii. Wszystkie materiały będą zawarte oczywiście do każdego na czas kawy. Jedziemy dalej. Informacje z kryptowalut. No i jak jesteśmy przy tutaj regulacjach, to planowane są również kontrole premii, jak m.in. pracowniczych na giełdach kryptowalut, dostawców portfeli. A tu chodzi o te prawa MiCA, które mają wejść w życie i oczywiście to się wiąże z tymi ostatnimi wydarzeniami FTX, to są konsekwencje, jakie mają wprowadzić ograniczenia i zmiany w tym temacie. A te niektóre nowe tematy, jak MiCA podaje, nowe przepisy Unii Europejskiej, mogą wejść w życie w przyszłym roku, w grudniu, więc tutaj jest rok czasu na wprowadzenie tych instytucji, zmian. No i pytanie, czy tą ostatnią hossę potencjalnie nieuregulowaną dobrze wykorzystamy? Coinbase wybiera Irlandię na centrum MiCA, chodzi o działalność i ten kraj Irlandii pozwoli świadczyć usługi na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, jak czytamy w ramach ogólnoeuropejskiego prawa dotyczącego rynków kryptowalut. Irlandia jest dość często wybieranym krajem do działalności w tematyce krypto. Chainlink i aktualizacja do wersji 2 tutaj może nie być w pełni wyceniona. W cenie Link, jak ten artykuł przypisuje, jeszcze jest migracja w toku. No a tu między innymi będzie możliwość oferowania, obstawienia puli w Link do wielkości 45 milionów. Sama reakcja na cenie Link jest pozytywna, jak w ostatnich godzinach, dniach widzimy. W przyszłym tygodniu w temacie tutaj politycznym, Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia, chodzi o teren Unii Europejskiej. I to jest taki event, który ma na celu podnieść świadomość na całej Unii Europejskiej na temat działalności i codziennego zarządzania bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy. To taki temat off-top z racji śledzenia tematów Unii Europejskiej także. No i krypto, kasyno, moneta, która także jest przewijana na różnych grupach, także tutaj niektóre osoby przewijały ten HiCoin. Doszło do tutaj spalenia założyciela Uniswap, chodzi o Haydena Adamsa, znamy temat degeński. No i ten zdecydował się spalić te 99% podaży tokena. On odcina się od tego projektu, ogłosił, że tutaj czuje dyskomfort w tym temacie i jest zaskoczony samą popularnością tego
No i podkreślił, że spalił cały swój zapas i uważa za spekulację na ten temat za bezsensowny. Sam Uniswap, ostatni jako DEX najwięcej używany, 23 kwartał. No ale też te ostatnie opłaty swapowe, między innymi to 0,15%, wywołało mieszane reakcje społeczności i też cena Uni na tym zareagowała. A to jest dokument, który przedstawia także temat off-top, ale jakże ważny, dlaczego idziemy w kierunku regulacji, jak tutaj 30 milionów dolarów było w przeciągu 3 lat wygenerowane w sercu Nowego Jorku, na ulicach Nowego Jorku, i ten gang tutaj oferował cash w zamian za swap, w cudzysłowie, kryptowalut, bitcoinów, narkotyków i nie tylko. No i tutaj nawet są, widzimy, jak zdjęcia, ci panowie w workach, gdzie ten cash w workach miał swoje miejsce. No i ten artykuł, także długi, oczywiście do kawy, ale przedstawia nawet wszystkie zdjęcia, informacje, zapisy z czatów, korespondencji z poszczególnymi osobami. Z tego, co doczytałem się, to ten gang do dziś dzień oczywiście funkcjonuje, a już w mniejszej formie. Natomiast to śledztwo pokazuje, jak jeszcze jesteśmy daleko, a zarazem blisko do regulacji kryptowalut. Także temat Qualm, Ship Predator, wczorajsza informacja, chodzi o Nerve Network i tutaj chodzi o wdrożenie mostów cross-chain między Qualm a tutaj BNB Chain. I tutaj chodzi między innymi o ten temat Nerve Bridge, chodzi o Anules, kompatybilny blockchain, a to można rozwiązać tutaj jako skalujące warstwy na Ethereum, lepsza wydajność, niższe koszty za opłaty. No i to jest taki temat, wątek Kało Qualm, który Qualm jako Layer 1 ma tutaj wrócić w Rightio, jedno do jednego na wszystkich blockchainach w swoim starcie. Cena Bitcoin w okolicach 30 tysięcy dolarów. Kryptospekulacja, czat, Telegram w ostatnich godzinach. Jakie są wasze predyspozycje? Czy to dobry moment na shorta? Pyta Maciej 1 Bitcoin. Ok, dobra, przypomina projekt Dynex. W tym momencie, jak widzimy, ten okres w okolicach 1 dolara, no i jak pisze 30x od jego informacji. Maciej Jurand Nexa, czy ten breakout będzie i retest? Kwestia pięknych dni, dollar cost average dla ewentualnych w tym temacie. Temat big time tego projektu gaming się także przewija. Manti Fixer informuje Manti, że po kampanii dojdzie prawie 50% tokenów do obiegu. No to dość dużo, nie wiem czy tam będą jakieś westingi, ale jak nie, to będzie ostre zrzucanie. No taka ilość, jeżeli faktycznie jest potwierdzona, no to jest dość duża. Oczywiście dwie strony płotu dla każdego. No i tu widzę, że XNA jest obserwowany przez Mateusza, także dobrze informacje uzyskiwać z tego community, jak tutaj Mateusz podsyła. Temat influencerów, Grzegorz tutaj informuje. Influ nie podadzą co mają, nawet podejrzewam, że mają mniej niż niektórzy z nas. No dlatego kryptospekulacja, czat, dobre spostrzeżenia między nami w tej kwestii. No i to odbicie Hexa i innych projektów, oczywiście Hex tutaj wymieniany w tej kwestii wzrostów w okolicach już 1 centa. No i to wydaje się na tą reakcję Ripple docelowo, chociaż sama korporacja Ripple nie wygrała tej sprawy, a tylko przedstawiciele, a więc ten pump, pytanie czy nie będzie tutaj korektą. A Szymon pisze, że według niego to jeszcze zbyt wcześnie na konkretne wzrosty. Oczywiście mogą się mylić, ale jeszcze trochę mogą pomęczyć. A także temat tego projektu QR, market cap 2 miliony dolarów. Czy to kryptokasyno, czy faktycznie fundamentalne, no to zapraszam na kryptospekulacja chat. Niedziela, dziękuję.